Cześć, z tej strony Rafał. Zapraszam na kolejny odcinek Spidermana. Gramy na konsoli PS5. Oczywiście w rozdzielczości 4K i 60 FPS-ach. Dobra, to sprawdźmy na mapie, co tutaj mamy do zrobienia. Żetony baz. Dobra, po drodze sobie wpadnę jeszcze to zobaczyć, to miejsce. A, i to mamy do zdobycia jeszcze, okej. Dobra, na razie będę leciał w kierunku misji fabularnej, a po drodze te różne aktywności będę zaliczał. I zerknę tu, czy przypadkiem tutaj jeszcze ten żeton nie jest do wzięcia. Mimo, że tam wszystkich rozwaliłem, tych bandziorów. Dobra, startujemy. Ale przyspieszenie. Dobra, co my tu mamy? Dobra, czysto tu jest, bo oczywiście wszystkich już załatwiłem. A, i teraz dopiero zdobyty. Chyba. No dobra, to lecimy dalej w kierunku misji fabularnej. Daleko to jest, no. A, plecak jest w pobliżu. Dobra, to lecę po plecak. Na górę. Chyba on jest na górze. Jak zwykle robota mnie czeka. Gdzie ten plecak jest, kurczę? Tam jest. Wyjąłem z tego starego telefonu kilka dobrych części. Ciekawe, co bym osiągnął, gdybym nie musiał kombinować ze złomem. Dobra, no i chyba mi to... O kurczę, no tego to się nie spodziewałem. Dobra, chciałem powiedzieć, że chyba ta misja poboczna z tym napadem mi zniknęła. Na czerwono było na mapie, ale już nie ma. Dobra, zaraz się pojawi pewnie. Uwaga wszyscy! No, już jest. Ten wypadek kiepsko wygląda, aby nikt nie ucierpiał. Daj się spokój, już załapał, chodźmy. Gliny już jadą. Spider-Man! O, żeż kurczę. Szczątki uwięziły kogoś w tym samochodzie.
muszę jeszcze pomóc uwięzionym ludziom. Dzięki, Obi. Dla mnie jesteś w porządku. Jesteś gość, Spider-Manie. Pomocy! Proszę! Wszyscy są bezpieczni. Niech strażacy i ratownicy robią swoje. Opowiem o tobie wszystkim. Dobra, udało się zrobić coś dobrego. Tutaj w pobliżu widzę, o, jest plecak. A jeszcze ten budynek może zrobię. Gdzie on jest? Kolejna aktywność na mnie czeka. Naprawdę ty? No trzeba pomóc. Pomożemy chyba, nie? Narkotyki i przestępcy zawsze idą ze sobą w parze. Ej, panowie, nie można tak się uchylać od płacenia podatków! Uwaga na głowę! No, muszę jeszcze poćwiczyć to wyrywanie broni. Zawsze mnie to sprawia problem, jak oni do mnie strzelają. Co ty chcesz, gościu? Uśmiech! Nie denerwujcie mnie, bo będę rzucał. Dobra, no chyba i te... A, jest ta misja, się pojawiła. No tym razem muszę ich załatwić, no będę robił wszystko, żeby... A, to chyba coś innego, bo oni odjeżdżają. Ci szaleńcy kogoś zabiją jeżdżąc w ten sposób. Jeszcze ktoś? Jeszcze więcej? Jak na przestępców, to mają imponujący krąg znajomych. Połamie te twoje przestępstwa. Kurczę, ten duży ma mocne uderzenie. No, zaraz mnie znowu załatwi. No.
Tak myślałem, że tak to się skończy. No trudno, próbujemy jeszcze raz. Tu mamy plecak do wzięcia. Dobra, mamy znowu tą aktywność. To albo inną. Zastrzegamy sobie prawo do nieobsługiwania i nawalania przestępców. Tak tu jest napisane. Myślałem, dobra, że bez fiska przestępczość spadnie. Mogłem się pomylić. Udało się ich rozbić, ale to dzięki temu, że zabrakło tam tych dwóch zamówiłem dużych. Wam taryfę. To będzie ta z czerwono-niebieskimi kogutami. Może ten plecak wezmę, jestem blisko. Dobra, mamy ten plecak, tylko jak tam wejść? To się jakoś tam może wejść po tej... Jak jest? Jak pająk. Nie, w ten sposób nie. Gdzie on jest? Zniknął mi. Tu mam go nad głową, dobra, może tak. Okej, teraz się uda. No niestety się nie udało. Jeszcze raz idziemy. Dobra, mam go. Idziemy dalej. Zgłoszono podejrzenie handlu narkotykami. Zachować ostrożność. Funkcjonariusze z Health Tax, przyjęto? Dobra, mamy kolejnych bandytów do rozbicia. Zobaczymy, jak z nimi nam pójdzie. Ci goście raczej nie wymieniają się kartami baseballowymi. A, poszedł. Nie jestem fanem przemysłu farmaceutycznego, zwłaszcza takiego z ciemnej uliczki. Powietrzu go nie trafię! Uciekajmy! Muszę przyspieszyć!
Dobra, musimy ich ścigać. Dawaj, szybciej. Mam już. Podrzućcie mnie do więzienia. Tak bez powodu. Jeden z głowy. Jeszcze kierowca. Dobra, udało mi się go zatrzymać. Fisk jednak trzymał tych początkujących dealerów w szachu. No i misja zaliczona. Co to za uczucie? Czy ja za nim tęsknię? Nie! Muszę spadać, zanim zjawią się gliny. Nigdy nie wiem, jak na mnie zareagują. Dobra, spróbuję w kierunku misji fabularnej iść, o ile tam dotrzemy dzisiaj. Bo mnóstwo się dzieje po drodze. Zobaczę, czy coś mogę nowego wziąć. Czarnie jest fajne, ale brakuje nam żetonów. Żetony badawcze. Ciekawe, gdzie je zdobyć. Dobra, zobaczymy, co nas tutaj czeka. W końcu dotarłem. Wracaj, wracaj. Dobra, wchodzimy. Dobra, chyba wróciliśmy do laboratorium. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i
Tak? Ej, hej, co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku, mowa. Panie Osborne. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi normalnie. Normalnie. Normalnie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz skontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. No dobra, zobaczymy, jak dalej rozwinie się sytuacja z tą ręką. Może zadzwonię do Harry'ego. Poproszę go, żeby pogadał z ojcem. Myślę, że będzie to na pewno miało wpływ na dalszą fabułę. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harry'ego. Zobaczmy, co to za wiadomość przyszła. No dobra, robimy dalej misję główną. Muszę jakoś pomóc doktorowi. Coś myślę. No na pewno trzeba będzie pomóc. Skąd oni się tu wzięli? Muszę bardziej uważać z moją oddaną publiką.
Tajne zbiory Fiska, okej. Harry zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Pete, mam prośbę. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oskorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś je kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki tam będą, będę czuł obecność mamy. Rachunków za to nie zapłacę, ale ten projekt wiele dla niego znaczy. Zrobię, co będę mógł. Okej, czyli w ten sposób żetony badawcze będę zdobywał. To teraz już wiem, o co chodzi. Na drugą stronę miasta trzeba się dostać. Tak, gdzie my jesteśmy? A nie, dobra, to tutaj jest. Okej, o co tutaj chodzi? To kolejna z naszych stacji monitorujących jakość powietrza, które sprawdzają poziom zanieczyszczenia. Są bardzo ważne dla miasta i mieszkańców. Ale niektóre ryby mogą nie być zachwycone upublicznianiem tego, jak bardzo szkodzą środowisku. Dobra, start. Ustawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą, myślę, że Oskorp wolałby, żeby projekt upadł, zanim wyjdzie, że psują powietrze. Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Cząsteczki gromadzą się w punktach zapalnych, jak małe chmury smogu. Muszę pobrać próbki, a potem na ich podstawie ustalić źródło. No dobra, nawet w grach smogiem oddychamy. Musimy to zbadać. Gdzie tam coś jest? Dobra. Zobaczmy, bo to jakaś nowość teraz w tej grze. Te chmury są paskudne, ale muszę się przez nie przebić. Aha, czyli trzeba się przez nie przebijać tylko. Jak się przestał przebić. Jeśli te chmury są widoczne gołym okiem, dobra, udało się. Stężenie toksyn musi być ogromne. Pobieram dobre próbki. To znaczy, zawartość to trucizna, ale próbki dobre. Mam!
do rury wydechowej. Dobra, dużo nam jeszcze zostało, sporo. Napędzam tym ludziom niezłego stracha, jak zwykle. Źródłem tych związków są dwa modele samochodów i wadliwy komin. Lepiej zrobię zdjęcie. Doskonałe światło. Super. Dobra, musimy się na ten komin dostać teraz. Czy jemu też zdjęcie zrobić? To moje najlepsze zdjęcie komina. Resztą zajmie się Wydział Ochrony Środowiska. Nie, wystarczy. Powinienem sobie sprawić zielony kostium na Dzień Ziemi. Wystarczyło zrobić zdjęcie. Dobra, żetony badawcze no, mam. Stacja Harego właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. Ciekawe jak teraz Oscorp udowodni, że jest zbędna. Bank na 31 wschodniej. Co się stało? Myślałem, że trafił za kraty. Bo trafił, ale jeden ze strażników podszedł do jego celi i go uwolnił. Wręczył mu nawet jego kostium. Wiedziałem, że Shocker ma jakichś wspólników. Wyciągnęliście coś ze strażnika? Nie mieliśmy szansy. Nie żyje. Ten, kto się nim posłużył, zadbał o swoją anonimowość. Szlak! Z nagrania monitoringu wynika, że Klawisz był w jakimś transie. Może to kwestia oświetlenia, ale wydawało mi się, że świeciły mu oczy. Nie przerażaj mnie! Lecę do banku, spróbuję się czegoś dowiedzieć z pierwszej ręki. Peter, przyjrzałam się sprawie demonów. Najwyraźniej po cichu zajęli miejsce zwolnione przez Fiska. Miejsce, które ja stworzyłem wsadzając Fiska. Jameson miał rację. Demony to moja wina. Miałeś pozwolić Fiskowi zgrywać ojca chrzestnego? Wszystko gra? Brzmisz jeszcze posępniej niż zwykle. Możliwe, że właśnie straciłem pracę. Miasto, właściwie Norman, cofnęło dofinansowanie. Pete, przykro mi. Gdyby Harry tu był, przemówiłby ojcu do rozsądku. Znajdziesz innego sponsora. Twoja praca jest zbyt ważna. Dzięki, MJ. Odezwę się później. Mamy kolejną stację badawczą. No dużo tego jest. A co z tych żetonów ja mam? Zobaczmy. O, możemy nowy kostium sobie sprawić.
No zobaczmy, co tu będzie z tego. Wypróbuję go na chwilę. Dobra, jeszcze te żetony badawcze trzeba zdobywać. To może coś zdobędę jeszcze. No nie wiem jak wam, ale mnie to średnio ten kostium się podoba. Chyba najlepszy jest ten oryginalny. Dobra. Aha. Kontynuowania fabuły. Dobra. Nie, no nie podoba mi się ten kostium. Lepiej zostanie przy tym. Okej, okay, mogę tylko trzy mieć te modyfikacje. Dobra, tego jeszcze nie wypróbowałem, tego impulsu. Sprawdzimy go przy najbliższej okazji, jak będzie. Dobra, lecę w kierunku misji. Jeszcze zobaczę tamtą stację.
Dobra, to możemy zrobić. Szczep ptasiej grypy. W dodatku wirus zmutował do formy niebezpiecznej dla ludzi. Okej, w laboratorium Harego było wszystko, czego potrzebowałem. Mam szczepionkę. Muszę się pośpieszyć, bo te gołębie są jak szczury z dżumą. Najlepiej będzie rozpylić ją w 3 punktach migracji ptaków. Na szczęście stacja wskazała mi, gdzie są. Pierwszy punkt migracji jest w parku. Stamtąd ptaki rozprzestrzenią szczepionkę dalej. Dobra, czyli musimy lecieć, jak ten radar nam wskazuje. Że bujam się po ich rewirze, więc wiszę im przysługę. Założę się, że Avengersi nie użerają się z ptasią kupą. Zaczynamy. Szczepionka roznosi się w powietrzu, więc wystarczy spryskać nią drzewa. Dobra, jako tam się udać wysoko jakoś nad tym drzewem, żeby było. No, nie poszło. Jeszcze raz. Z drogi, trochę mi się pali. Poszło coś, czy nie poszło? Chyba się udało. Dobra, jeszcze tylko 2 miejsca. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wyleczy gołębie. Albo wywoła apokalipsę gołębich zombie. Zostało jedno miejsce. Ciekawe, co na to powie Jameson. Już to widzę. Spider-Man rozpyla smugi chemiczne. Lubię pomagać zwierzętom. Nie nazywają mnie zagrożeniem, nie strzelają do mnie. Jeśli dopiszę sobie w CV zawód weterynarza, to będzie duże przegięcie?
Okej, powinno zadziałać. Na wszelki wypadek zbadam kilka gołębi. Dobra, nie mogę sfotografować tego budynku, bo chciałem to zrobić przy okazji. A jak jest w trakcie misja robiona, to widocznie się nie da. Dasz mi autograf? Udało się. Nie zamieniły się w zombie. Nikola Tesla karmił tu gołębie. Podobnie jak mama Harego. Pamiętam, jak nas tu zabierała. Chciałbym przekazać Haremu dobre wieści, ale nie mogę się z nim skontaktować. Niezłe. Dobra, w tym odcinku kończymy. Dajcie suba i łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.